Pokój, dobro. Witam wszystkich na 23. spotkaniu z cyklu Głos Biura Promocji Kultu Męczenników z Pariakoto. Moi drodzy, dzisiaj mamy 20 września 2020 roku i znajdujemy się w Niemczech, w Würzburgu, w Polskiej Misji Katolickiej. Dzisiaj w Polskiej Misji Katolickiej odbywa się uroczyste przekazanie relikwii pierwszych polskich misjonarzy męczenników, błogosławionego Michała Tomaszka i błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego. Terytorium Polskiej Misji Katolickiej w Würzburgu to 5 miejscowości. W sumie w sobotę i w niedzielę odprawia się tutaj 6 mszy świętych niedzielnych. Zapraszam wszystkich na tę uroczystość. Antoniego Padewskiego i błogosławionego Jakuba Strzemię,
zakonu braci mniejszych konwentualnych franciszkanów w Polsce. Niniejszym przekazuję relikwie pierwszego stopnia błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego i błogosławionego Michała Tomaszka oraz certyfikat postulatora generalnego dla Polskiej Misji Katolickiej w Würzburgu, Niemcy. Kraków, 20 września roku pańskiego 2020, ojciec Marian Gołąb, prowincjał. Wszechmogący, miłosierny Boże, dziękujemy Tobie za dar świętych męczenników. Dziękujemy Tobie za to wszystko, co uczyniłeś w ich sercach, ich duszach. Prosimy Ciebie, abyśmy za ich wstawiennictwem nasze życie nieustannie ukierunkowywali na Ciebie, abyśmy w sposób jak najdoskonalszy wypełniali Twoją wolę, otwierając się na dar pokoju serca, na dar radości życia. Abyśmy w każdej sytuacji dnia powszedniego okazali się Tobie wierni, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Otrzymali to 100 km kwadratowych, 73 wioski wysoko rozsiane w górach andyjskich, do których trzeba było pojechać jeepem, gdy samochód odmawiał posłuszeństwa, trzeba się było przesiąść na muła, a gdy muł odmawiał posłuszeństwa, trzeba było iść na nogę. Michał przede wszystkim urzekł dzieci i młodzież, a Zbigniew zajmował się chorymi starszymi, katechetami, którzy pomagali im w pracy ewangelizacyjnej. Przyszedł, bracia i siostry, ich dzień męczeńskiej śmierci. Był to piątek, 9 sierpnia 1991 roku. Dzień jak każdy inny. Michał zabrał dzieci i młodzież i wyjechał z nimi na jednodniówkę, na wycieczkę. Natomiast Zbigniew prowadził dzień skupienia dla katechetów świeckich. Planował kolejne sprawy duszpasterskie. Zszedł do kuchni, do kucharki Jolanty, która przygotowywała obiad. Zauważył, że ona się bardzo dziwnie zachowuje, że ukrywa łzy, że jest zdenerwowana. On ze swoim takim radosnym podejściem przytulił ją do siebie i zapytał, co się stało. A ta odpowiada, proszę ojca, ja mam taki bardzo dziwny sen. Śnił mi się Chrystus, który wstał z grobu i założył białą koszulę Michała. Ja nie wiem, co to znaczy, ale nigdy się tak nie bałam, jak właśnie podczas tego snu. Zbigniew przytulił ją jeszcze raz do siebie i powiedział jej, tutaj wydarzą się dzisiaj wielkie rzeczy, lecz jeśli się nam coś stanie, pamiętaj, że chcemy być pochowani między wami, tutaj. Thank you.
gromadzimy się w Dzień Pański na niedzielę Eucharystii, dziękując Panu Bogu za to, że możemy być tych, którzy w Niego wierzą, którzy Go znają, którzy przychodzą tutaj świadomie się z Nim spotkać. Dzisiaj bardzo mocno słyszymy w Ewangelii, jakie to jest szczęście, że Pan Bóg nas powołuje już teraz, nie gdzieś na końcu życia, że daje się poznać już od samego początku i my możemy Go poznawać. Poznajemy Go przez miłość, a także przez ludzi, którzy Mu służą. Takimi byli błogosławieni, którzy dzisiaj w sposób szczególny zostali zaproszeni do naszej misji. Franciszkanie, misjonarze, męczennicy oddali swoje życie, okazując miłość, władzę, służąc ludziom. Dzisiaj w sposób szczególny przyzwyczajamy ich obecności, ich orędownictwa. Drodzy, to już wszystko w tym odcinku. Zapraszam do odwiedzania stron internetowych podanych na końcu tego filmu. Zapraszam do subskrypcji kanału na YouTubie Michał i Zbigniew. Dzięki temu będziecie otrzymywali informacje o następnych odcinkach, o wszelkich filmach przesyłanych na ten kanał.
Życzę wszystkiego najlepszego, niech bracia męczennicy wspierają, błogosławią i wypraszają wszelkie łaski potrzebne dla was wszystkich. Szczęść Boże! Na wieki są, oni tutaj są.